Witam serdecznie. Dzień dobry, Piotr Nisztor. Oglądają Państwo Telewizję Republika. A ze mną i z Państwem gość Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj rozpoczęły się już obrady Sejmu. Co z poprawką złożoną przez prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie ustawy o komisji mającej zbadać naciski, wpływy rosyjskie w latach 2007-2022? Czy wiadomo już, w jakim trybie będzie procedowana ta poprawka i czy podczas tego posiedzenia Sejmu będzie również głosowana? Uważam, że bardzo dobrze, że pan prezydent prowadził te poprawki, bo z takiej ostrożności, nie tyle procesowej, co z ostrożności politycznej, ograniczenie obecności polityków w tej komisji spowoduje, że opozycji będzie o wiele trudniej podważać ustalenia komisji. Ustalenia komisji, dlatego też te poprawki, które pan prezydent naniósł, w moim głębokim przekonaniu poprawią pozycję komisji, wiarygodność wśród Polaków. To kto w takim razie, panie pośle, będzie zasiadał w tej komisji? No to mają nie czynni politycy, nie czynni posłowie. Konkretne nazwiska, czy już może pan coś więcej powiedzieć? Nie, no to będą... to będą zgłaszane, będzie termin zgłaszania tych kandydatów, a później parlament przyjmie według zaproponowanej przez pana prezydenta koncepcji. I myślę, że to jest słuszna decyzja. Najczęściej to by się sprowadzało później każde ustalenie, a to pisiory ustalili, więc to jest nic nie warte. No, padają różne nazwiska, ale to raczej w kuluarach, których nie będę powtarzał. Nie w kuluarach, tylko raczej w przestrzeni publicznej, których nie będę powtarzał. Natomiast ta poprawka akurat mi się podoba. Będziemy to robić na posiedzeniu obecnym, czyli trwającym do piątku. I mam nadzieję, że uda się przeprowadzić przez Sejm, tak żeby w piątek już przyjąć tą poprawkę, żeby poszło do Senatu. Wiadomo, w Senacie odczeka pełny termin, czyli jeszcze miesiąc koledzy z opozycji urwą z terminu wyjścia do wejścia to w życie. No i do roboty trzeba, a nad czym debatować, co... Ale to, panie pośle, ale to krótkie pytanie, no bo jeśli dzisiaj okres wejścia tej poprawki w życie, a co za tym idzie uruchomienia całej komisji, to jest gdzieś około miesiąca. Mamy dzisiaj praktycznie połowę czerwca, potem jest połowa lipca, za chwilę sejmowe wakacje. No, pytanie, czy ten termin 17 września, którego to dnia miałaby być prezentacja tej pierwszego raportu z prac tej komisji, to czy to jest realne i czy nie łatwiej byłoby, nie lepiej byłoby, aby w ogóle ten termin z tej ustawy w ramach nowelizacji usunąć? To pewnie wyjdzie w trakcie tutaj prac w Sejmie. Trzeba się nad tym zastanowić. Tam pracują jakieś gremia, które usiłują ustalić, czy ten 17 września na pierwszy raport jest realny, czy jest możliwy. A pana zdaniem, panie pośle, jak to wygląda? Jest realny ten 17 września, czy nie? No, panie redaktorze, no niewątpliwie, choćby nawet patrząc na to, co pokazała telewizja publiczna wczoraj, w tym pierwszym odcinku Resetu, no to tych dokumentów nie brakuje. Pierwszy jakiś raport, jeżeli komisja będzie sprawnie zarządzana i zorganizowana pracę, to jakiś raport można będzie opracować do 17 września. Natomiast jeszcze warto podkreślić, że ta komisja nie kończy swojej działalności wraz z zakończeniem kadencji Sejmu, czyli ona będzie nadal trwać. Więc
Później to już późniejsze terminy są takie trudne do zaakceptowania, bo to już po 17, po połowie, drugiej połowie września to się zacznie już taka gorąca część kampanii wyborczej. Ale może, panie pośle, lepiej w ogóle nie wskazywać terminu, tylko po prostu ogłosić raport, czy w formie końcowej, czy tej cząstkowej, w momencie, kiedy on będzie gotowy do publikacji. Panie redaktorze, no, myślę, że dobrze jest określić jakiś termin z tego powodu, że on będzie w oczywisty sposób dyscyplinujący dla członków komisji, że jednak musimy napisać raport i napiszemy, że na przykład, ja sobie wyobrażam coś takiego, że na podstawie sprawdzonych, zweryfikowanych dokumentów możemy stwierdzić, że jedna, druga, trzecia, czwarta sprawa, bo tyle myślę, że będzie można w jakiś sposób rozpatrzeć i opisać, sugeruje to lub to i komisja jest przekonana, że należy kontynuować rozpatrywanie na tych kierunkach. No można, to jest kwestia organizacji i dobrej woli. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, choćby cząstkową wartość, to możemy to zrobić na pewno. A w przeciwnym wypadku, no to się będzie odciągać, a po co, nie mamy zakończonego. No wiecie, no ale to są jakieś wątpliwości. Wątpliwości, które można opisać również w tym raporcie, ale no, ja sądzę, że dobrze jest terminy, bo one są dyscyplinujące dla każdego, kto wykonuje jakiś długoczasowe zadanie, tak jak tutaj będzie na dłuższy czas. A jeżeli sobie nie określimy, to oni będą pracować i w końcu nigdy tego raportu nie doczekamy. No to w takim razie, kiedy zapadną te decyzje, czy będziemy coś więcej wiedzieli dzisiaj, jutro, czy dopiero w piątek, do kiedy jest to posiedzenie zaplanowane Sejmu? No oczywiście ostateczny kształt tej ustawy będzie wiadomy w piątek po głosowaniach. No, głosowania mamy po południu w piątek i wtedy dopiero ostatecznie okaże się, jak wygląda, co zawiera ustawa. Bo nawet jeżeli to przejdzie całą procedurę, to w czasie ostatecznych głosowań przecież też może się jeszcze coś zmienić. To w takim razie pytanie cały czas pozostaje otwarte o to, jak duży był wpływ Federacji Rosyjskiej na to, co działo się w Polsce w latach właśnie 2007-2022. No i pytanie w takim razie, gdy ta komisja rozpocznie pracę, to jakie wątki powinny w pierwszej kolejności być zbadane, pana zdaniem? Panie redaktorze, wiele decyzji politycznych, ale i gospodarczych, które miały miejsce w naszym państwie po 1989 roku, są naprawdę trudne do wytłumaczenia. Prostymi argumentami i tymi uzasadnieniami, które gdzieś tam ktoś, rząd czy osoba decyzyjna sugeruje. Dlatego tych wątków niejawnych, niewytłumaczalnych wiele jest. Tym bardziej, że przecież kilka miesięcy temu wywiad amerykański powiedział, że Rosjanie w ostatnich latach wydali 300 milionów dolarów na działalność, żeby różni urzędnicy unijni byli bardziej przychylni do Federacji Rosyjskiej. Więc niby dlaczego polskie władze, polscy decydenci byli wolni od tych, że tak powiem, sugestii dolarowych. Teraz jakie dziedziny? No te, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, to nie ma wątpliwości, ale również i gospodarcze, które też przekładają się w jakiś sposób na bezpieczeństwo, czyli polityczne, gospodarcze, również takie w dyplomacji międzynarodowej. No już nawet ten wczorajszy pierwsza część tego serialu Reset pokazuje absolutnie niewytłumaczalne decyzje rządu Donalda Tuska, czy samego Donalda Tuska.
No to w takim razie pytanie o tą kwestię kampanii wyborczej. Na ile w pana ocenie, panie pośle, ten temat wpływów rosyjskich będzie kluczowy, jeśli chodzi o tą kampanię wyborczą, która no, za chwilę pewnie już ruszy pełną parą, bo wprawdzie oficjalnie wyników, wprawdzie oficjalnie terminu wyborów jeszcze nie znamy, ale już ta prekampania, jak to się ładnie nazywa, trwa w najlepsze. Na ile będzie miało wpływ, to ja nie wiem, ale panie redaktorze, no jeżeli obywatele, a przynajmniej część obywateli ma wątpliwości, jeżeli nie można byłoby nawet użyć mocniejszego słowa, co do intencji rządzących, no to trzeba to wyjaśniać, rozwiązywać, wyjaśniać, rozpatrywać i tak, żeby Polacy w wyborach wiedzieli, na kogo głosują. Czy na tych, którzy są w jakiś sposób spolegliwi lub wręcz współpracują z naszym największym nie przeciwnikiem, wrogiem, bo Polska dla Rosji jest wrogiem numer jeden. Więc to trzeba wiedzieć, czy ci ludzie zachowywali się działali w interesie polskiej racji stanu, czy nie brali tego pod uwagę przy podejmowaniu decyzji? Czy Polska może być pewna swoich władz, że będą robić wszystko, co najlepsze, ażeby Polakom zapewnić bezpieczeństwo? Czy też dla nich bezpieczeństwo Polski nie jest sprawą pierwszorzędną? To jeszcze może jeden cytat z filmu Michała Rachonia i profesora Sławomira Cęckiewicza. Wczoraj w Telewizji Polskiej właśnie ten film pod tytułem Reset Serial, pierwszy odcinek. I tam Achmed Zakajew, który wprost wręcz powiedział, że być może ta polityka uległości wobec Rosji potem została nagrodzona i Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej. Czy to jest w pana ocenie prawdziwe stwierdzenie i czy faktycznie ta polityka uległości wobec Rosji prowadzona przez Donalda Tuska dla niego zakończyła się potem nagrodą i czy to faktycznie była nagroda za tą politykę? Panie redaktorze, ja na miejscu Donalda Tuska po takim zarzucie to starałbym się zrobić wszystko, uruchomić wszystkie możliwe instytucje, ażeby udowodnić, żeby dostarczyły dokumentów, żeby udowodniły, że to jest nieprawda. No to jest poważny zarzut. To nie mówi członek PiS-u. To mówi znana postać, Rosjanin, człowiek o ustalonej jakiejś tam pozycji w świecie nawet. I ja na miejscu Donalda Tuska bym prosił o wprost o przeprowadzenie śledztwa przez polskie władze, pogłębionego śledztwa, że jest to nieprawda, bo to jest zarzut bardzo, bardzo poważny. No, bo w normalnym, demokratycznym państwie, to gdyby w mediach publicznych padło takie oskarżenie, jak tutaj pod adresem Donalda Tuska, wypowiedziane przez Zakariewa, no to gdyby on sam nie podjął próby wyjaśnienia tego, to byłby skreślonym politykiem. No tak, ale z drugiej strony pytanie, gdyby komisja badająca rosyjskie wpływy w Polsce zajęła się tym wątkiem, to pytanie, kto powinien odpowiedzieć właśnie, kto mógłby opowiedzieć o tych kulisach dotyczących objęcia przez Donalda Tuska stanowiska szefa Rady Europejskiej i czy w ogóle w tej sytuacji ten wątek powinien być badany przez tą komisję, panie pośle? Panie redaktorze, no, ja ani nie jestem prokuratorem, nie jestem dziennikarzem śledczym, tak jak pan. Natomiast ja powtórzę jeszcze raz, że gdyby to dotyczyło mnie, to starałbym się zaangażować wszelkie możliwe instytucje, ażeby albo udowodniły mi to, albo oczyściły z zarzutów. Bo to jest poważne pomówienie. To nie jest jakiś tam krzykacz na ulicy, który krzyczy na mnie zdrajca, czy na kogokolwiek innego. Tylko to poważna postać polityczna, która spokojnie przed kamerami stawia no, niezwykle poważny zarzut. To jest niezwykle złożona i trudna sprawa.
bo rzucać kalumnie, no to widzimy, w przestrzeni politycznej często wychodzą pseudopolitycy, bo dla mnie to są pseudopolitycy, którzy pomawiają innych. No, jak ci, którzy teraz krzyczą i oskarżając pana premiera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego o działalność prorosyjską, no to ja nie wiem, czy oni do idiotów to mówią. No, chyba każdy Polak, który umie dodawać i logicznie złożyć zdanie, to powinien stwierdzić, że ci ludzie, którzy oskarżają pana Jarosława Kaczyńskiego o prowadzenie polityki prorosyjskiej, że traktują nas jak idiotów. Ale tutaj to jest zupełnie inna sprawa. Decyzje Donalda Tuska jako premiera są niewytłumaczalne. Gazeta jakaś rosyjska napisała: nasz człowiek w Warszawie, pamiętam to doskonale, a on to w ogóle na to nie zareagował. Pamiętam tą jego minę, gdy w telewizji pokazywano, bo to zarzucił mu jakiś dziennikarz. No i on nad tym przeszedł do porządku dziennego. Panie redaktorze, ja bym starał się to jakoś wyjaśnić, albo nawet starałbym się powołać jakiś sąd czy coś, żeby... Ale się dzisiaj Donald Tusk, jego byli ministrowie, jak Radosław Sikorski, przekonują, że oni prowadzili twardą politykę wobec Rosji i że to nie była żadna polityka uległości czy współpracy z Rosją. Jak pan komentuje takie słowa? No oni traktują Polaków jako durni, że można im powiedzieć każde kłamstwo, a oni łykną jak, nie wiem, jak bocia żadne. No to tak polityk odpowiedzialny nie postępuje. No to jest po prostu sprawa, dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Polityk przede wszystkim powinien dążyć o potwierdzenie swojej wiarygodności, że jeżeli coś mówi, to tak jest. Że jeżeli poważny polityk zajmujący ważne najważniejsze stanowiska w Europie, że nie kłamie, że polityk mówi to, co mówi dzisiaj, mówi jutro i będzie mówił za rok. A przecież Donald Tusk dzisiaj mówi jedno, za tydzień co innego, za dwa tygodnie jeszcze całkiem inną teorię tutaj przedstawia. To jest dyskwalifikujące polityka. Ale z drugiej strony ten wczorajszy film, pierwszy odcinek serialu Reset Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza, pokazał dowody na to, że Donald Tusk podczas swojego premierostwa jasno i konkretnie wypowiadał się bardzo pozytywnie na temat Rosji, a jego działania pokazują, jak bardzo na różnych sektorach funkcjonowania Polski to zbliżenie wyglądało. Czy w pana ocenie to, co wczoraj zobaczyliśmy, to jest wierzchołek góry lodowej? Możemy się jeszcze spodziewać kolejnych rewelacji? Jestem pewny, panie redaktorze. Panie redaktorze, choćby sprawa Baltic Pipe. W tej chwili wszyscy uważają, jest bardzo dobrze, że się stało. A proszę państwa, to, że mamy współpracować z Rosją tak, jak się nam podoba, to warto przypomnieć taką rzecz, że gdyby oni byli, na pewno nie mielibyśmy Baltic Pipe. A przecież wszyscy, którzy żyją, którzy kilkanaście lat temu byli dorosłymi ludźmi, powinni pamiętać, że jak przychodziła zima i w Polsce coś się Rosjanom nie podobało, to przykręcali kurki i nasze fabryki natychmiast stawały. Fabryki, które chemiczne, przemysłu chemicznego, które potrzebują dużej ilości gazu, a oni przykręcali do połowy mocy. Gdyby rząd polski nie ulegał, gdyby nie rząd polski dalej twardą tą politykę, która im się nie podobała, by kontynuował, to pewnie by zakręcili tak i w mieszkaniach wszystkich tych Polaków, którzy mają ogrzewanie gazowe, byłby mróz. Tak było. A mimo to Donald Tusk nie podjął decyzji jako premier w 2007 roku kontynuacji budowy gazociągu z Norwegii. No teraz mówi, że on by to zrobił wszystko. Jakby on rządził, byłoby jeszcze lepiej. Tylko że wtedy nie udowodnił, nie pokazał, że jest zainteresowany dywersyfikacją dostaw gazu w Polsce. No, to, panie redaktorze, on mówi jedno,
które jest, nie ma żadnego logicznego uzasadnienia i dla Donalda pechem czy nieszczęściem jest to, że są w Polsce, już funkcjonują media, które upubliczniają jego wystąpienia, decyzje sprzed miesiąca, roku, kilku lat. No polityk tak nie może działać, że dziś mówi prawda, a jutro będzie kłamał albo na odwrót. No w takim razie czekamy na kolejne odcinki serialu Reset, a tymczasem bardzo dziękuję moim Państwa gościem. Był Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję panu. Do zobaczenia. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę.